Dzień dobry! Dzisiaj na moim stole, jak widzicie, kolor pomarańczowy dominuje, czyli firma Works, odkurzacze tym razem, mały odkurzacz WX030.9 oraz duży odkurzacz o symbolu WX031. Sprzęty, jak zaraz się sami przekonacie, nie tylko do warsztatu, ale również do domu, do samochodu. Do ogródka, gdzieś tam, gdzie możemy podziałać ze sprzętami, które wcale nie muszą być jakieś wielkie i olbrzymie, ale przydałaby nam się jednak spora siła ssania. Tutaj już wszystko wypakowałem, więc to mogę schować. I na naszym stole pojawiają się nasze odkurzacze. Wydaje mi się, że już przemyciłem je parę razy w jakichś filmach, bo one pracują już. Tutaj parę tygodni. Tak się prezentują. Czyste nie są. Zaraz je odkurzę, żeby wyglądały bardziej ładnie, ale uwierzcie mi, że ich nie oszczędzałem. Bo taki był zamiar, żeby popracować na nich tak normalnie i wtedy się o nich wypowiedzieć. Duży, mały, duży, mały. Od którego zaczynamy? Może lećmy od małego. Pierwszą rzeczą na którą myślę, że wszyscy zwrócą uwagę to design. Wygląd tego urządzenia genialny. Małe, obłe dosyć kształty, nie przypomina żadnych industrialnych, jakichś y, y, przemysłowych odkurzaczy. Fajna rzecz. Z tyłu mamy zasilanie, czyli oczywiście jest to odkurzacz bezprzewodowy, czyli tutaj mamy zasilanie systemu PowerShare. Pro, i tutaj mam 20V akumulator 4Ah, Jest jeszcze 2,8, wszystko to pasuje zamiennie. Czyli, jeśli ktoś już ma jakieś sprzęty, to oczywiście nie będzie problemu, żeby dopasować akumulator. Co jest jeszcze? Tutaj do, do tego za chwileczkę wrócimy. Teraz przewód, czy też wąż, rura tutaj sąca. I zobaczcie. To też jest bardzo fajnie pomyślane. Tutaj jest to magnetyczne. Wklikujemy, i ta nasza rączka zamienia się w rurę o długości, myślę, że ponad metr. Lekko. Rękojeść już jest tutaj rurą z sącą, czy to z tym zakończeniem, ale tutaj jeszcze znaleziono dwa miejsca na szczotkę taką dosyć wąską. I jest jeszcze drugi, druga końcówka szczelinowa. Wysuwamy to. Tutaj mamy tworzywo, a tutaj mamy gumę. Więc jeszcze, słuchajcie, możemy sobie to wygiąć w jakieś miejsca, dojść, w które ciężko by dojść normalną środką. Wkładamy to i możemy działać. Jedziemy dalej. W to miejsce. Pomarańczowy przycisk. Czyli włącznik zasilania. Wciskamy raz. Wciskamy drugi raz. Mamy dwa tryby ssania. Siła ssania 10 tysięcy paskali. To nie jest mało, naprawdę, jak on taki sprzęt. I teraz kolejny przycisk, tutaj u góry. Czyli przycisk zwalniający nam. Nie wiem, czy tam coś nie ma. Nie, dobra. Jest pusto, troszeczkę pyłu tylko. Pojemnik na. Brudy na urobek jakiś, który będziemy wysysać. 0,2 litra, więc niedużo, naprawdę niedużo. I tutaj mamy filtr. Możemy go sobie odkręcić, czy wyciągnąć. Po pracy, tak jak ja teraz właśnie coś tutaj robiłem z jakimiś pyłami, warto ten oczywiście filterek przeczyścić, przedmuchać i później możemy sobie go za założyć z powrotem. Wkładamy, przekręcamy i filtr na miejscu. Czyli to jest odkurzacz pierwszy. Zaraz sobie oczywiście nim popracujemy. Zostawimy to na chwilę na boku, a teraz na stole ląduje większy brat, który oj dostał popalić. I to straszliwie. Najwięcej ten odkurzacz wydaje mi się, że spędził przy frezarce, czyli w zbiorniku znajdą się pyły i drewniane i chyba sklejka MDF. Całkiem sporo pracowałem na nim. Zresztą widzicie, jak wygląda. Za chwilę go troszeczkę wyczyścimy. I teraz tak. Co mamy w zestawie? Mamy w zestawie taką szczot szczotkę, chciałem. końcówkę szeroką. Mamy jeszcze tutaj pod pokrywą drugą końcówkę szczelinową. Jest akumulator, czy zasilanie również tutaj akumulatorem PowerShare. Tutaj mam ósemkę, czyli 8 amperogodzin. To zostawimy. W zestawie jest również pasek na ramię. Który również używałem, ponieważ wtedy spokojnie ten odkurzacz jest zupełnie mobilny. Tak? Możemy sobie ten wąż trzymać w ręce i działać. A odkurzacz będzie stabilnie siedział na, na ramieniu. A jak ktoś nie chce, to oczywiście możemy to odpiąć. Cyk odpinamy. Tutaj również i paska już nie ma. Mamy również wąż sący. Myślę, że również lekko ponad metr, nawet więcej. Myślę, że z półtorej metra będzie miał. I teraz tak. Jest to odkurzacz bezworkowy, tak jak ten mały. Tutaj możemy pracować również na mokro. I to jest świetna wiadomość. Zaraz też to, to Wam pokażę. Pytanie do Was mam takie. Kiedy wiecie, że worek lub też ta komora na urobek jest pełna? Kiedy odkurzacz traci moc sania, prawda? Myślę, że tak. I teraz ja tego nie otwierałem do dzisiaj, tego pojemnika, ponieważ ten odkurzacz cały czas działał. Więc stwierdziłem, że skoro działa, to jeszcze na pewno się coś tam zmieści. Nie uwierzycie, nie uwierzycie, co zaraz zobaczycie. Otwieramy w takim razie komorę. Zobaczycie, jak wygląda również filtr. Mamy tutaj takie dwa duże klipsy z prawej i z lewej strony. I oczom naszym pokazuje się zawartość. Zawartość. No, widzę, że tutaj dużo drewna. Dużo drewna było. Mm, tutaj jakaś chyba sosna. Generalnie pył z drewna. Tutaj mamy nasz filtr sący. No, myślę, że tak. Z 15, może z 12 cm na 12 cm. Filtr grzebieniowy. Który jak widać, jest nieźle zabity. Wydawać by się mogło, że to. Mm, Raczej już nie powinno w ogóle ssać, a nadal, słuchajcie, ten odkurzacz działa. Kiedy? Zaraz zobaczymy, czy to się jakoś zdejmuje. Mm, chyba nie, chyba tutaj jest to poprzykręcane. Tak, więc pozwólcie, że yy, troszeczkę tego odsypię, bo faktycznie jest, to, jest tego tutaj przegięcie. Odsypię, troszeczkę to wyczyszczę i wracamy do nagrania. Odkurzacz doprowadzony do ładu, czyli filtr wyczyszczony. Możemy w takim razie składać wszystko. To jest banalnie proste. I teraz tak, zobaczcie, ten pojemnik ma pojemność 8 litrów, ale ponieważ możemy tutaj również pracować na mokro, filtr nie powinien dotykać wody, tak? Czyli zostaje nam ten spód pojemnika 3 litry. Czyli 3 litry płynów, a 8 litrów ciał stałych można byłoby tak powiedzieć. Dobra, zobaczmy. Działa. Tutaj mamy włącznik. Tutaj mamy drugi przycisk tryb eko, czyli jeśli widzimy, że bateria już jest tak na granicy rozładowania, możemy jeszcze włączyć tryb ekonomiczny, co przedłuży pracę. Silnik bezszczotkowy. Siła ssania 16 tysięcy paskali. Przypomnę ten mały 10 tysięcy waga. No bo to też jest oczywiście ważne. Tutaj bez baterii mamy 3 kg, tutaj kilogram 800. Czy coś jeszcze? Jest jeszcze bardzo fajna funkcja, bardzo przydatna. No tutaj bym nieźle na gdybym to za chwilę odpalił wam i pokazał, ale zobaczcie, tutaj mamy gniazdo ssania, a tutaj pod tą gumową uszczelką mamy gniazdo dmuchania. Więc możemy przełożyć ten Wąż tutaj, i teraz haha, wszystko tutaj fruwało, nie? Ale mamy, było widać, nie? Mamy wtedy dmuchawę. Bardzo pomocna rzecz również na jakichś montażach, kiedy chcemy coś obdmuchać. Nie mamy kompresora, a taka dysza spokojnie wystarczy. Kiedy zrobimy tutaj na końcówkę szczelinową. Wtedy jeszcze dokładnie możemy wydmuchać gdzieś jakieś pyły, coś posprzątać. Dobra, no ale skorzystamy na razie z odkurzacza, tak? Z opcji czy z funkcji odkurzania. To zamykamy, to zamykamy. Możemy sobie tutaj nałożyć tą końcówkę płaską. Zbieramy to. To jest migiem. Odpalamy, jedziemy. Naprawdę to ma dużą, dużą moc. Tu, gdzie jest ten włącznik? Tu. I posprzątane. Ale skoro mówiłem, że możemy zasysać płyny, no więc lecimy z wodą, Zrobimy zupę, nie? Na dnie zbiornika. No czemu nie? Tak. Nie wiem, ile ten zbiornik ma, ale myślę, że z 2 litry może mieć. Lecimy? Czyli lecimy na, na fula. Ile czasu było? Dwie sekundy. No, przy tej mocy to jest naprawdę. Uwierzcie mi, że to nie jest sprzęt zabawka, tak? że to nie jest odkurzecz jakiś taki mały, plastikowy, który się do niczego nie nadaje. Tym naprawdę popracujecie w każdym warsztacie. Myślę, że trudno byłoby tutaj zapchać e, tym urobkiem. Czyli na przykład, jak frezujecie, tak, jest dużo ilość grubszych wiórów. Spokojnie da radę. Tutaj mamy myślę, że z 25 mm otwór. Więc to spokojnie da radę, nie zatka się w tym miejscu, bo również czasami się spotykałem, że tym, te wąskie gardło powoduje, że te wióry po prostu się w tym miejscu gdzieś tam zatykają. Do głazów jakichś tam wielkich kamieni tutaj nie włożymy, tak? czyli jakiegoś wielkiego gruzu, ale mniejsze części betonu bez problemu tym sprzątniemy. Czy to wszystko? Myślę, że na dzisiaj tak. Zobaczycie to odkurzacze u mnie. Myślę, że jeszcze wielokrotnie, ponieważ znajdują u mnie zastosowanie. Mówię tutaj na pewno i w domu, i w warsztacie, i w samochodzie. Ten, te wszystkie zakamarki. Wiecie, dzieci lubią różne rzeczy przemyśleć do samochodu, do kabiny i jeść jakieś chipsy, i inne rzeczy. I tych okruchów, czy też piasku jest sporo. Wtedy jak najbardziej ten. A to przy wszystkich sprzętach takich mobilnych, gdzie przenosimy fryzarkę, przenosimy jakąś małą pilarkę i nie chcemy sprzątać po pracy, no to oczywiście wtedy wyciągamy urobek w czasie pracy. Po co sprzątać, jak można po prostu pracować bezpyłowo? Jeden odkurzacz, drugi do wyboru, do koloru. Akumulatory te same, możecie wybierać. Linki tradycyjnie w opisie i do zobaczenia w takim razie w kolejnym odcinku. Cześć!